Około 150 żołnierzy rezerwy z całego województwa przyjechało do 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, by szkolić się pod okiem doświadczonych wojskowych. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu rezerwiści utrzymują zdolność bojową, doskonalą swoje dotychczasowe umiejętności i pozyskują nowe. Podobne ćwiczenia odbyły się tu jesienią ubiegłego roku. Celem szkolenia jest zgranie załóg, ponieważ żołnierze rezerwy wykonują swoje zadania w składzie etatowych załóg. Tak więc, jak pan tutaj widać, występują i żołnierze etatowi, żołnierze zawodowi tego batalionu, jak również żołnierze, którzy do nas przyszli w zeszłym tygodniu. Podczas ćwiczeń żołnierze są szkoleni między innymi z użytkowania specjalistycznego sprzętu. Za mną intensywne szkolenie kompanii transmisji i komutacji, zorganizowane w 7 grupach szkoleniowych, 7 aparatowni. Jak widać, w głównej mierze te czynności realizują żołnierze rezerwy, którzy właściwie od soboty opanowali już czynności w rozwijaniu systemu antenowego. Rozwijamy ruchomy węzeł łączności cyfrowej 10C. Jest to mój przydział mobilizacyjny. Uczymy się nawiązywania łączności w ramach systemów, które posiada jednostka. Warunki mamy fantastyczne, szkolenia są naprawdę ciekawe, kadra jest bardzo wykwalifikowana w zajęciach. Jestem tutaj ochotnikiem, po raz drugi w październiku również się zgłosiłem, teraz również po październikowych szkoleniach. Nie miałem żadnych wątpliwości, żeby tu przyjść jeszcze raz. Widzimy dwie radiostacje Haris, które są rozwijane systemem antenowym. Antena typu dipol, numer tej anteny to 1912. Głównie rozwijane są przez żołnierzy rezerwy. Wspomagani są oczywiście żołnierzami etatowymi, którzy pracują na co dzień na tym sprzęcie. Jak widzimy, żołnierze rezerwy postawili dwa maszty potrzebne do rozwinięcia tej anteny, a teraz przymocowują antenę oraz naciągają ją, by mogły odpowiednio pracować. Są to radiostacje drugiej generacji, radiostacje produkcji amerykańskiej Haris RF5800, zapewniające nam pełną mobilność i pełną współpracę z wojskami NATO, jeżeli chodzi o współpracę w łączności radiowej. Wśród rezerwistów, którzy szkolą się w Sieradzu, są 4 kobiety. Kształcimy się tutaj z rezerwistami na radiostacjach typu Haris, antenach typu V. Doskonalimy swoje umiejętności i rozwijamy się w ten sposób. Żołnierze rezerwy bardzo szybko opanowują nowe umiejętności. Chylę czoła przed tymi żołnierzami, oni wykonują zadania na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim widać, że chce im się chcieć i to bardzo mocno widać. Są głodni tego sprzętu, ten sprzęt jest nowy dla nich, tego sprzętu w wielu przypadkach po prostu nie widzieli. I są ciekawi tego i bardzo szybko się uczą. I to rokuje, że rzeczywiście batalion można zgrać bardzo szybko, tak żeby można było wykonywać na wysokim poziomie zadania. Szkolenie rezerwistów w Sieradzkiej Jednostce Wojskowej potrwa do 11 kwietnia.